Cześć, Michał Koper, witam Was serdecznie i zapraszam na ekspresową prasóweczkę bokserską. Zaczynamy dziś od sekcji komentarzy, od sobotniej dramy pomiędzy Maćkiem Miśkinem i Krzyszkiem Włodarczykiem. W zasadzie odwrotnie powinienem powiedzieć, pomiędzy Włodarczykiem i Miśkinem. Sprawę pewnie znacie. Krzyszek Włodarczyk po swojej zwycięskiej walce w Białym Stoku wyszedł przed mikrofon i oświadczył, że on sobie nie życzy, żeby Maciek Miśkin mu walki przyszłe komentował. Chyba nawet nie tylko jego, ale w ogóle zawodników grupy Knockout Promotions. Nie znam dokładnie intencji Krzyszka Włodarczyka. Powiem, że to jest takie zaskakujące było to jego oświadczenie. Nie wiem, czy w ogóle chodziło o jego konkretnie osobę, czy o innych zawodników też, bo wiecie, jak to jest. Zawodnicy po treningu często siedzą, rozmawiają na różne tematy, takie bokserskie, około bokserskie. Być może ktoś inny podsunął coś Włodarczykowi, albo Krzysiek sam coś zasłyszał, no i doszedł do wniosku, że Maciek Miśkin źle te jego albo kolegów z sali walki komentuje. I powiem Wam, że byłem mega zaskoczony w ogóle rozwojem sytuacji, tym, że Diablo tak naskoczył na Miśkina, bo Maciek Miśkin całą walkę w Białymstoku siedział, tę walkę Diablo, siedział bark w bark z rodziną Krzyśka Włodarczyka, obok jego taty, obok jego syna i razem sobie wspólnie dyskutowali, analizowali postawę Diablo w ringu, po czym kilkanaście minut później Diablo wychodzi przed mikrofon i jedzie po Maćku Miśkinie, więc ja byłem cholernie zdziwiony i do końca nie wiem, o co chodzi, więc to ciężko nawet komentować, mi się wydaje, że tylko Diablo wie, o co mu chodziło, to jest taka tajemnica lasu, ale powiem Wam krótko, że moim zdaniem, jeśli Maciek Miśkin ma być rzetelny w tym, co robi, ma być rzetelnym dziennikarzem, ekspertem, vlogerem, czymkolwiek, jak zwał, tak zwał, to nie tylko ma prawo do wyrażania swojej opinii na każdy temat, ale wręcz ma obowiązek. Jeśli chce być rzetelny, to po prostu powinien mówić to, co myśli. I tutaj nie za bardzo solidaryzuję się z Krzyśkiem w tej jego wypowiedzi. Być może to oczekiwał jakiejś takiej bardziej solidarnej czy koleżeńskiej postawy byłego kolegi z sali, bo oni kiedyś razem na Petofie go przecież trenowali, gdy jeszcze Maciek Miśkin miał swoją bokserską karierę. Natomiast teraz Miśkin jest komentatorem, jest ekspertem, więc uważam, że powinien być rzetelny. Natomiast warto też zauważyć, postawić się trochę w roli adwokata Diabła, Diablo tutaj, że jeszcze niedawno była taka słynna drama, ostatnio Krzysiek się często kłóci, pomiędzy Włodarczykiem i Mateuszem Masternakiem i to wtedy Włodarczykowi zebrało się za to, że pozwolił sobie na krytykę Masternaka. Był wtedy w zupełnie innej sytuacji, bo to on skrytykował Masternaka. Zresztą zobaczcie, że to nie było tak, że on wyszedł przed mikrofon i powiedział, że Masternak się podał walce z Blan Smithem, że jest tchórzem, że brak mu serca do walki i tak dalej, i tak dalej. Tylko to był wywiad, on został zapytany jako ekspert, nie dziennikarz, ale jako ekspert, czyli w takiej samej roli występował jak teraz Maciek Miśkin i po prostu odpowiedział na pytanie, co myśli i wtedy zebrał cięgi nie tylko od Mastera, który wczuł się teraz, wcielił się wtedy w rolę dzisiejszą Włodarczyka, bo powiedział, że on sobie nie zasłużył na tę krytykę ze strony Diabla, ale też od kibiców i zobaczcie, że tutaj postawa kibiców w tym wszystkim jest najciekawsza i tutaj trochę mi Diablo szkoda, bo zobaczcie, bez znaczenia po której stronie barykady stał, czy to on krytykował Masternaka, czy mówił Miśkinowi, że nie życzy sobie krytyki z jego strony, no to zawsze jemu się dostawało. To trochę takie niesympatyczne i niemiłe, ale widać, że kibice tutaj bardziej kierują się emocjami i prywatnymi sympatiami niż takim rzetelnym podejściem do tematu. No ale to wiadomo, emocje nami rządzą. To przy emocjach zostaniemy, moi drodzy, i trochę o emocjach po walce Tomka Adamka z Mamedem Khalidowem. Dużo się działo na gali w Gliwicach. Różnorakie komentarze są po tym wydarzeniu. Kibice, zwłaszcza ci od MMA, od KSW, są zachwyceni, że do takiej walki doszło. Zachwyceni są postawą Mameda Khalidowa, choć rozczarowani samą końcówką, że to się zakończyło przez kontuzję. Kibice boksu raczej narzekają, że to nie był już ten Adamek, co kiedyś. Oni są przyzwyczajeni do tego Tygrysa, który jest szybki, wygrywa z każdym. Tutaj Tomek Adamek walkę wygrał, ale szybki już nie był, więc raczej było rozczarowanie. Niemniej duży event, natomiast ja Was zostawię na chwilę z komentarzami pewnego użytkownika Instagrama. Poczytajcie. No widzę, że emocje przy okazji tej walki były duże. Zostawiam Was na chwilę z muzyczką i z komentarzami z Instagrama. Także sami widzicie, emocje były duże przy okazji tej walki, emocji było co niebiera, no ale na uwagę zasługuje fakt, że autor komentarzy mimo emocji zachował
kulturę osobistą, no bo na przykład lamusie i inne epitety pisał z dużej litery, więc zgodnie z bontonem epistolograficznym. To cieszy. Natomiast jeśli chodzi o Tomka Adamka i jego przyszłość, to wiadomo, że teraz teoretycznie powinien stoczyć dwie walki w Fame MMA. No i jeden już Ancymon się do Tomka zgłosił, Amadeusz Ferrari z Władca Piekieł. Znowu zostawiam Was z muzyczką i z zaproszeniem od Amadeusza Ferrariego dla Tomka Adamka. Czytajcie. Także propozycja jest walki na gołe pięści, natomiast prawdopodobnie Tomek Adamek jednak w najbliższym występie na MMA zawalczy w boksie, ale w małych rękawicach, więc troszkę ewolucja w stosunku do tej walki z Mamedem Khalidowem w rękawicach od MMA z niejakim Bandurą. To jest podobno bardzo popularny twórca internetowy. Nie znam jego twórczości, ale wierzę na słowo, że jest bardzo popularny, inaczej by wszak z walki z Tomkiem Adamkiem nie dostawał. Jeszcze na zakończenie, moi drodzy, krótki newsik z takiego wielkiego, poważnego, światowego boksu. Otóż Lawrence Okoli, były czem WBO wagi junior ciężkiej, dobry znajomy Michała Cieślaka, Krzyśka Ogłackiego, Nikodema Jerzewskiego, zakomunikował, że wraca na ring. Szykuje się do powrotu na ring. W ostatnim występie stracił pas WBO na rzecz Chrisa Bellama-Smitha. Teraz szykuje się do kolejnego wyzwania. No i napisał, że już niedługo będzie przedstawiał się jako podwójny mistrz świata. Skąd ten podwójny mistrz świata? Ano, moi drodzy, jest w tej historii wątek Polski. Będzie w tej historii wątek Polski. Pewnie pamiętacie, niedawno Ben Shalom, czyli promotor z grupy Bokser, zakomunikował, że jeśli Lawrence Okoli wróci na ring, to po to, żeby rywalizować już w wadze ciężkiej albo od razu zaboksować o pas WBC kategorii Bridger. No a ten pas Bridger należy oczywiście do Łukasza Różańskiego, naszego Wikidajły z Podkarpacia, i coś mi się wydaje, że taką walkę już całkiem niedługo zobaczymy. Lawrence Okoli kontra Łukasz Różański o pas WBC wagi Bridger. A czy zobaczymy? No to się okaże w najbliższym czasie. Myślę, że już całkiem niedługo, bo tylko przypomnę, że ostatnio federacja WBC wydała dyrektywę w sprawie walki w obowiązkowej obronie tytułu dla Łukasza Różańskiego z Kevinem Lereną. No i w tej dyrektywie stoi, że Lerena dostał zgodę na walkę 8 marca z Justicem Hunim na gali w Arabii Saudyjskiej. Natomiast Łukasz Różański ma prawo do stoczenia jednej dobrowolnej obrony tytułu z wybranym przez siebie zawodnikiem z rankingu, no i ta walka musi się odbyć do końca maja, więc jeśli zakładamy, że ewentualnie doszłoby do walki Różańskiej kontra Okoli, no to musiałaby się odbyć ona gdzieś tam w maju, więc być może już niedługo doczekamy się jakiegoś takiego dużego newsa. Łukasz Różański, przypomnę, to jedyny polski mistrz świata, więc będziemy mieli wiosną jeszcze prawdopodobnie duże wydarzenie, no ale poczekajmy na oficjalne komunikaty. Śledźcie po prostu media bokserskie, trzymajcie się w tej prasóweczce. To wszystko, do zobaczenia, do usłyszenia, buongiorno.